Niech pan sobie wyobrazi potencjał, jaki zostałby uwolniony, gdyby ludzie nie obawiali się właśnie tego jednego czynnika, jakim jest ZUS. Bo ja mam wrażenie, że wiele osób nie chce dzisiaj założyć firmy, nie chce spróbować swoich sił na rynku właśnie przez to, że no dobra, przez pierwsze pół roku tego ZUS-u nie ma, potem jest ZUS preferencyjny, ale co potem? Jak się nie, uda my rozkręcić biznes, co potem? Ja dziękuję za te słowa, panie redaktor, na koniec. My jesteśmy naprawdę przeuroczym narodem.